Czasem, kiedy czytam dobrą książkę lub oglądam stary film, za serce łapie mnie nostalgia. Na co dzień żyjemy w bardzo dokładnym cyfrowym świecie. A co gdybyśmy mogli tak cofnąć się do analogowych czasów, kiedy każdy kadr filmu żył własnym życiem? Co gdybyśmy zamiast oceniać obraz w kontekście jego wciąż rosnącej rezolucji, dali się wciągnąć w opowiadaną historię? Jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Dehancer, abym wypróbował ich wtyczki na komputer i urządzenia mobilne do obróbki wideo i filmów. Wspomniana wtyczka pozwala na tworzenie emulacji filmu, które wykorzystałem w czołówce tego materiału. Jeżeli ten materiał Ciebie zaciekawi, to sugeruję skorzystać z okresu próbnego licencji. A jeśli stwierdzisz, że jest to coś dla Ciebie, zachęcam do skorzystania z kodu rabatowego na 10% na licencję do programów na komputer. Użycie tego kodu to najlepszy sposób na wsparcie tego kanału. Chciałem zobaczyć, jak można zmienić cyfrowy obraz za pomocą kilku przycisków myszki. W tym materiale pokażę, jak wygląda proces edycji filmu w programie Final Cut, przerobienie zdjęć w Lightroomie i analogiczne działanie aplikacji mobilnej, która pozwala zarówno na edytowanie filmów, jak i zdjęć. Zacznijmy od przerobienia kilku ujęć w programie Final Cut. Mam do dyspozycji nagrania z dwóch aparatów, Canon R6 i Sony A7S3. Zobaczmy, co można z nimi zrobić. Mam tutaj nagranie z Canona. Zaczynamy od tego, że umieszczamy efekt na samym klipie i możemy od razu zauważyć wiele opcji, jakie tutaj nam wyskoczyły z boku. Po pierwsze, należy ustawić to, jakie mamy źródło. Jeżeli mamy nagranie w profilu neutralnym lub standardowym, powinniśmy ustawić REC 709. Ale w moim przypadku, ponieważ używam loga, wybiorę moją kamerę. Canon R6 Log 3 Cinema Gamut. Boom. I od razu pewne rzeczy nam się zmieniły. Ustawię nam jeszcze pomoc naukową i możemy przejść do najlepszej części. Mam tutaj kilka podstawowych funkcji, tak zmiana ekspozycji, która w moim wypadku jest ok, więc jej nie zmieniam. Korekcja temperatury, delikatna zmiana barwy między magentą a zielonym, tego też nie będę ruszał. Przejdźmy więc teraz do tej najważniejszej części, do wyboru emulacji filmu. Jak widać, jest tutaj bardzo, bardzo dużo do wyboru. Jak widać, wszystkie one się od siebie różnią. Niektóre mocniej, niektóre słabiej. Moja sugestia też, by metodą prób i błędów zobaczyć, co najbardziej się podoba do Twojego kreatywnego podejścia, albo co najbardziej byś chciał wykorzystać w danym momencie. Ja najbardziej lubię używać emulacji Kodaka, a to jest moja ulubiona i możemy nią się zająć w tym filmie. Tutaj możemy zrobić korekcję naszego obrazu i ustawić, gdzie mamy punkt czerni albo punkt bieli, analogicznie jak w programach takich jak Lightroom. Ja zostawię to na razie tak jak jest i przejdę dalej. Mamy teraz bardzo ważne okienko. Okienko Print to mniej więcej to samo, co wywołanie filmu. Wybieramy teraz opcję wywołania. Przepraszam, jeśli używam niewłaściwej terminologii dla analogowych filmów, ale wychowałem się po prostu w innych czasach i nie do końca miałem okazję poznać ten materiał w ręku. Możemy zauważyć, że zmieniając tutaj opcję wywołania, zmienia się to, jak wygląda film. Z tego co wiem, ten print jest bardzo standardowym printem w branży, ale w moim wypadku ja lubię zastosować sobie ten. I idziemy dalej. Bardzo ważną opcją do zaznaczenia jest range limiter. Analogowe filmy nie mają dużego zasięgu tonalnego, dlatego ta opcja ogranicza nam położenie highlightów i cieni. Zobaczcie, jak zmienia się waveform, kiedy odznaczam i zaznaczam tę opcję. Widzimy, że całe światło na scenie ściska się odrobinę do środka. Jest to coś, czego zazwyczaj nie robimy w przypadku filmu cyfrowego, ale w przypadku analoga jest to coś, co pozwoli nam lepiej sprzedać ten efekt. Opcją wartą zapoznania się jest Color Density. Film analogowy odróżnia się tym, że ma bardzo gęste kolory. Nie mają przesadnej saturacji, ale są gęste, cokolwiek to znaczy. Jeśli będziesz miał okazję oglądać filmy Wesa Andersona albo Quentina Tarantino, którzy kręcą na Kodaku, zwróć uwagę, jak wygląda skóra, czerwień ust, ubrania, czerwone sukienki albo granatowe bluzki. To, jak te kolory są przedstawione na analogu, jest bardzo charakterystyczne i trudne do opisania słownie. Jest to coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Bardzo mi się więc podoba, że możemy tutaj zmienić tę opcję. Możemy delikatnie zmniejszyć saturację i przejść dalej. A teraz ziarno, jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten program. Pozwolę sobie trochę powiększyć obraz, tak żeby lepiej widzieć skórę.
Coś, co jest piękne, jeśli chodzi o ten program, że mamy tutaj presety ziarna dla różnych taśm. Pokażę mniej więcej, jaka jest różnica. Ustawmy sobie teraz 8 mm ISO 500 i zobaczmy, co się stanie. Jak widać, ziarno zrobiło się bardzo, bardzo mocne. Puszczę teraz fragment materiału, jak widać, wszystko się rusza, skacze i jest to 8 mm. Jeżeli będziecie mieli okazję oglądać stare amerykańskie filmy, gdzie bohater kręci swoją rodzinę nad basenem albo dzieci biegające po ogródku na takim małym urządzonku, jest to właśnie urządzenie z 8 mm taśmą, które tworzyło bardzo skaczący, brzydki, pełen artefaktów obraz. Ale jeżeli chcemy, możemy ten efekt uzyskać w tym programie. Dla kontrastu weźmy sobie teraz 65 mm ISO 50. Jak widać, obraz się bardzo wyczyścił. Puszczę go teraz, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Jest to zupełnie coś innego. Im większa taśma, tym mniej błędów, tym mniej artefaktów, tym mniej ziarna i tego typu rzeczy. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. To, co jest piękne, to, że możemy też użyć opcji custom i sami precyzyjnie dobrać ustawienia, jakie chcemy. Filmy analogowe nigdy nie były ostre, dlatego warto jest tę opcję zmienić. Możemy na przykład zauważyć w filmach takich jak Nowy Matrix, mam na myśli czwartą część. Na tym filmie widać wszystkie pory u aktorów, ponieważ kręcili na kamerach 8K. Dla porównania natomiast filmy Wesa Andersona są bardzo rozmyte. W konsekwencji rzeczy takie jak zmarszczki albo pory nie są tak dobrze widoczne. Na razie ustawię 35 mm. Tak wygląda bez, tak wygląda z. Jest to mały, delikatny efekt, ale zawsze coś robi. Jeśli chodzi o drugą opcję, jaką jest halacja. Efekt halacji możemy zauważyć w przypadku księżyca, kiedy jest tak zwane halo. Zwróćcie uwagę, co się zmieni z niebem i co się zmieni na krawędzi tego okna. I to jest właśnie ten efekt. Oczywiście możemy też zmienić opcję za pomocą sliderów. I tutaj może pokażę, co się stanie, jeżeli przesadzę z tym efektem, żeby łatwo było zobaczyć, co on mniej więcej robi. I jak widać, coś ewidentnie tutaj poszło źle. Widzimy, że obszary jasne promienieją. Dlatego ustawię po prostu preset 35 mm, który jest dość delikatny w porównaniu. Następna bardzo ważna opcja to bloom. Bloom po angielsku znaczy rozkwitać, ale w tym wypadku chodzi o to, w jaki sposób obszary jasne wpływają na obszary ciemne. Ustawię najpierw 8 mm, żeby efekt był znaczący. Hop! O! I zobaczcie teraz, jak obszar z nieba wlewa się na obramowanie okna. Szybkie przed, po. Jest to bardzo ważny efekt do tworzenia, jeśli chodzi o film analogowy. I zachęcam do tego, żebyście przyglądali się temu, jak wyglądają highlighty na starych analogowych filmach lub filmach Quentina Tarantino czy Wes Andersona, bo właśnie tam możemy zauważyć ten efekt. Jest to też efekt, jaki możemy uzyskać za pomocą filtru typu Mist, którego używam na przykład teraz do nagrywania. Plusem tego programu względem filtru jest to, że mając filtr, efekt jest już zapieczętowany na naszym nagraniu. A tutaj mamy więcej swobody, możemy go wzmocnić, możemy go osłabić, albo wyłączyć całkowicie, jeżeli stwierdzimy, że jednak go nie chcemy. Kolejną opcją wartą uwagi jest Damage. Chodzi tutaj mniej więcej o pewne artefakty, jakie będą się nam pojawiały na filmie. Ustawię najpierw 8 mm, żeby efekt był łatwy do zaobserwowania. Jak widać, jest to bardzo przesadzony efekt, ale na tym mi właśnie zależało. Te wszystkie punkciki, jakie się pojawiają, to jest właśnie film Damage. Ustawię go na razie na 35 mm, czyli bardziej standardowy rodzaj taśmy. Teraz ten efekt mniej daje o sobie znać. Kolejna rzecz to film breath. Film breath mówi nam o tym, jak będzie zmieniała się ekspozycja filmu co ileś klatek. Jak możecie zauważyć, obraz trochę pulsuje, zmieniając swoje kolory, barwy i ekspozycję. I jest to właśnie ten efekt. Moim zdaniem możemy albo go wyłączyć, albo ustawić na standardowe 35 mm, które mniej się odznacza i będzie wszystko w porządku. Kolejna rzecz to gatewave. Gatewave stara się odwzorować efekt nierównomiernego podróżowania taśmy. Zobaczcie, w jaki sposób obraz drży. Jest to właśnie ten efekt, jaki możemy uzyskać. Ostatnią opcją jest winieta. Winieta będzie nam mówiła o tym, jak czarne będą krawędzie obrazu. Kilka rzeczy, jakie bardzo mi się podobają. Jedna z nich to monitorowanie i sprawdzenie poziomów IRI. Możemy tutaj zauważyć, jak wyglądają poziomy na naszym obrazie. Co jest super, możemy zauważyć, jak wygląda nasza skóra. W moim wypadku mam tutaj dużo zapasu, mogę nawet rozjaśnić, ale w tym wypadku nie jest to konieczne. Mam wskazanie tego, gdzie obraz mi klipuje. Jeżeli chcę, mogę też zmniejszyć ogólną siłę efektu. Moim zdaniem lepiej zmieniać ustawienia poszczególnych opcji, niż mieć jeden suwak, który wpływa na je wszystkie. I teraz coś, co jest naprawdę super, to możliwość eksportowania LUT-u. Po co
chcę mieć taki LAT z dwóch powodów. Aby móc monitorować efekt naszej pracy na monitorze, takim jak Atmos, lub żeby mieć szybki podgląd w trakcie edycji, zanim zaczniemy precyzyjnie ustawiać poszczególne klipy. Na tym materiale miałem okazję trochę bardziej precyzyjnie poustawiać poszczególne slidery. Pokażę teraz przed i po dla poszczególnych rzeczy. Przed printem wyglądało to tak. Film grain. Możemy zobaczyć od razu, jak zmienia się obraz. To, co warto jest zaznaczyć, to to, że film grain to nie jest zwykłe overlay, który nakładamy na nasz film. Nie do końca wiem, w jaki sposób to działa, ale możemy zauważyć, że to ziarno wygląda trochę inaczej w różnych miejscach ekranu. Co jest bardzo pozytywne, bo sprawia, że ta emulacja staje się bardziej rzeczywista. Możemy zobaczyć, jak efekt halacji wpływa na obraz. Zwróćmy uwagę na niebo i to, jak jego kolor się zmienia. Efekt bloom. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jasne obszary wylewają się na moje włosy i twarz, kiedy włączę ten efekt. Dla osób, które materiały strzelają na Sony, chciałbym pokazać, jak wygląda obróbka materiału z kamery Sony A7S III. Tak samo jak poprzednio, wybieramy markę i konkretną kamerę. Tak samo jak poprzednio, wybieramy odpowiedni profil. Wybierzmy teraz jakiś inny film, żeby było coś ciekawszego. Może na przykład Fuji. Ekspozycji nie muszę zmieniać, jest ok. Włączę teraz funkcję Film Compression, aby nam highlighty odrobinę się obniżyły. Możemy zmienić Color Density, o którym mówiłem wcześniej. Ustawmy teraz Print, ponieważ robiliśmy na Fuji, to ustawmy Fujiego. Ustawiamy analogowy limiter. Color Density zwiększmy. Film grain, halację możemy też włączyć, możemy włączyć bloom, film damage. Włączmy wszystko, zobaczymy, jaki to da efekt. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mam wrażenie, jak oglądałem stare filmy, że właśnie na starych filmach tak obraz wyglądał. Bardzo mi się to podoba, fajny ten efekt. Jeśli chodzi o color density, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. W zakładce Film Compression mamy kilka poszczególnych opcji, na które warto zwrócić uwagę. Impact to ogólna moc danego efektu. Zmieniając punkt bieli, możemy wpłynąć na highlighty i ustawić to, gdzie chcemy, aby były względem wartości światła. Opcja Tonal Range pozwala nam mniej więcej na to, aby zmienić dynamikę na scenie. Możemy mieć ją albo bardziej spłaszczoną, albo trochę mniej. Moim zdaniem należy bardzo uważać z tą opcją, bo łatwo jest przesadzić i sprawić, że nagranie będzie wyglądało, jakby było nagrane telefonem. Chcę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Zmniejszając i następnie zwiększając color density, vector scope, który pokazuje nam saturację, nie zmienia się za bardzo. Natomiast w zakładce samej saturacji możemy zobaczyć, jak teraz zmienia się vector scope. Więc pamiętajmy, color density i saturacja to dwie różne rzeczy. Tak wyglądało moje nagranie na początku, a tak wygląda z efektem. Kiedy oglądamy oba nagrania obok siebie, możemy zauważyć, w jaki sposób od normalnego grade'u różni się ta emulacja filmu. Moim zdaniem jest to super efekt. I zadajmy sobie szczerze pytanie, gdybyśmy nie wiedzieli, że jest to tylko cyfrowa obróbka, czy od razu byłoby widać, że jest to emulacja, czy może uwierzylibyśmy, że jest to nagrane na taśmie? Oczywiście zachęcam, żebyś na własną rękę pobrał sobie darmową licencję i sprawdził, jakie efekty można osiągnąć. I wtedy bardziej precyzyjnie niż ja będziesz mógł wejść w ustawienia, pobawić się sliderami i zobaczyć, jak fajną emulację można osiągnąć. Jest to naprawdę kupa zabawy i zachęcam do tego gorąco. Jestem pod dużym wrażeniem, jeśli chodzi o łatwość korzystania z wtyczki. Bardzo podoba mi się to, że mogę tutaj ustawić siłę efektów nie tylko za pomocą sliderów, ale za pomocą bardziej ogólnych ustawień definiowanych dla odpowiednich rozmiarów taśm. Im większy rozmiar taśm, tym mniej artefaktów i tym słabsze będą efekty zastosowane przez program. Oczywiście, jak pokazałem, możemy równie dobrze używać sliderów do edycji, kiedy chcemy mieć więcej kontroli nad efektami. Co istotne, to żeby nie przesadzić siłą efektów, chyba że zależy nam na wyglądzie 8 mm taśmy. Jeśli lubisz wygląd zdjęć analogowych, być może zainteresuje Ciebie też wtyczka do programu Lightroom. Bardzo szybko spodobało mi się to, co mogę tutaj zrobić z pomocą wtyczki. Jeśli chodzi o edycję zdjęć w Lightroomie, jest ona dość prosta. Kiedy mamy już wybrane konkretne zdjęcie, przyciskamy opcję, po czym wybieramy edytuj w Dehancer. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, głębia bitowa, cyk. Plugin otwiera się nam w nowym okienku. Z prawej strony mamy poszczególne ustawienia, o których zaraz wspomnę. Z lewej mamy wiele presetów wraz z szybkim podglądem. I możemy sobie wybrać to, co będzie najbardziej pasowało do efektu, jaki chcemy akurat uzyskać. A to jest ciekawe, jakieś fioletowe.
Możemy też podejrzeć presety stworzone przez innych twórców i wybrać sobie wtedy coś spośród takiej kolekcji. A ja wybiorę dzisiaj to Fujifilm Instax. Zacznijmy od podstawowych zmian. Cyk, zmienię kolor density. Za opcją Tonal Range należy uważać, bo jeżeli z nią przesadzimy, to obraz szybko zacznie wyglądać na sztuczny. Cała idea polega na tym, żeby mieć tutaj trochę niedoskonałości, aby móc sprzedać efekt emulacji filmu. To jest zakładka, na której bym się chciał chwilę skupić. Print. Tutaj możemy wybrać papier, na jakim będziemy drukowali nasz film. Chciałbym od razu zaznaczyć to, że warto jest włączyć sobie Analog Range Limiter. Co to robi? Możemy zwrócić uwagę na histogram i jak się zmienia. Range Limiter sprawia, że zakres tonalny staje się węższy. Jest to o tyle istotne, że w przypadku filmu nie mamy aż tak dużej głębi tonalnej jak w przypadku zdjęć cyfrowych, które mają po 15 albo nawet więcej stopów. Gdyby histogram rozciągał się na maksa od lewej na maksa do prawej, byłby to delikatny błąd w sztuce, ponieważ efekt, jaki chcemy uzyskać, efekt filmu, nie do końca tak wygląda. Musimy mieć to na uwadze. Możemy zwiększyć color density, delikatnie zmniejszyć saturację. W zakładce Color Head możemy zmieniać wartości poszczególnych tonów. Możemy na przykład ocieplić cienie lub je ochłodzić. I to samo zrobić z highlightami. Moim zdaniem możemy na przykład delikatnie ocieplić highlighty. Kolejna ważna funkcja to zmienienie ziarna. Bardzo łatwo jest przesadzić i dodać go tyle, że przestaje być cokolwiek widoczny. Dlatego powinniśmy uważać z tą funkcją i nie dodać jej zbyt dużo. Coś, co powinniśmy akurat zmienić, to rezolucja. Pamiętajmy, że film nie jest ostry z definicji. Dlatego powinniśmy przesunąć suwak bardziej na lewą stronę. Wtedy obraz będzie bardziej przyjemnie miękki, tak jak obraz analogowy. Możemy na przykład wprowadzić ziarno w indywidualne tony. Na przykład bez ingerencji w cienie i tony średnie wprowadzić je w highlighty. W ten sposób uzyskamy ciekawy efekt. Kolejna ciekawa funkcja to halacja. Halacja, jak mówiłem już wcześniej, jest to jak obszary jasne się rozpływają. W tym wypadku też musimy uważać, aby nie przesadzić zbytnio, ponieważ jeżeli zmienimy za bardzo slider lokalna dyfuzja, to stanie się coś takiego. Tutaj widać, że coś jest nie tak, coś jest sztuczne i przesadzone. Czasem warto jest powściągnąć wodze fantazji, trochę przystopować i wstawić zdjęcie, które nie do końca ma wszystkie możliwe efekty włączone na sobie. W ten sposób będziemy trochę bezpieczniejsi. Tak jak mówiłem w przypadku edycji filmu, tak samo w przypadku edycji zdjęć, bloom jest to coś, co odróżnia analog od cyfry. Bloom na zdjęciu tego typu możemy zauważyć na przykład na granicy między moją ręką a niebem. Zwróćmy uwagę, co się stanie, kiedy przesunę ten wskaźnik na maksa z lewo, na maksa w prawo. Zauważymy, jak nagle obszary jasne zaczynają się rozlewać na mojej ręce. Jest to jedna z typowych cech zdjęć analogowych i musimy o tym pamiętać, kiedy tujemy zdjęcia. Oczywiście dla efektu możemy też dodać winietę i voilà, zdjęcie jest mniej więcej gotowe. To, co jest super, to, że mamy tutaj wiele presetów do wyboru, które znacząco się od siebie różnią. Mamy też do wyboru presety poszczególnych twórców. Możemy też sami je tworzyć. Mamy więc szerokie pole do popisu i możemy wybrać między wieloma presetami. Pokażę jeszcze jedno ciekawe zdjęcie. Jest to nieobrobiony RAW, natomiast drugie zdjęcie to efekt, jaki osiągnąłem dzięki temu pluginowi. Moim zdaniem jest ciekawiej. Kiedy powiększymy zdjęcia, zauważymy bardzo ciekawą rzecz. To, co zauważymy, to, że ziarno jest na obszarach jasnych, natomiast nie jest aż tak widoczne na mojej koszulce, skórze czy włosach. To ziarno to nie jest zwykły overlay, który nakładamy na nasze zdjęcie. Tutaj mamy jakieś mądre inżynierskie algorytmy, które dobierają parametry tak, aby mieć taki konkretny efekt, który bardziej pasuje do tego, jak wygląda film. Więc fajnie. Obróbmy jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj widzimy ewidentnie, że jestem uśmiechnięty, co oznacza mniej więcej tyle, że magisterka jeszcze się nie zaczęła, nie muszę pisać pracy. Jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mam wakacje. Spróbujmy uchwycić ten efekt nostalgii i radości na zdjęciu. Szukajmy więc dalej. Te ewidentnie są zbyt depresyjne, czegoś takiego nie chcemy. To mi się podoba. Lecimy. Mogę od razu powiedzieć, że to zdjęcie już wygląda ok. Natomiast to, co możemy zrobić teraz, to delikatnie je poprawić, aby ta emulacja jeszcze bardziej wyglądała na emulację. Moim zdaniem bardzo dużo możemy osiągnąć klikając Film Compression, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, dostajemy kompresji jasności na zdjęciu. Obniżę wind point, zmienię trochę tonal range i zwiększę color density. Expand. Dobra. Rozjaśnię trochę obszary czarne. Spośród możliwości druku chyba najbardziej podoba mi się, jak zawsze, to. Tu nic nie zmieniam. Zwiększę color density, zmniejszę trochę saturację. Tonal contrast. Tego nie będę zmieniał. Range limiter. O, dużo lepiej. Wrócę więc trochę do wcześniejszych ustawień i o, zredukuję black point.
ocieplę trochę highlighty, tony średnie też. Jestem zakochany w opcji film grain, ona jest po prostu cudowna. Odrobinę ją wzmocnię, winieta zawsze w porządku. No i kolejne zdjęcie obrobione. Tak zdjęcie wyglądało przed obróbką, a tak po obróbce. A tutaj pokażę jeszcze inny efekt, jaki zrobiłem wcześniej. Jeden efekt, inny efekt. Jak widać, mamy tutaj wiele sposobów na edycję zdjęć, co jest piękne. Mamy wiele presetów, wiele możliwości i sama edycja też jest w miarę prosta. Oczywiście możesz z tego programu wyciągnąć jeszcze więcej niż pokazałem na tym filmie. Jeżeli zagłębisz się w poszczególne ustawienia i szczegóły, jestem pewien, że można wyciągnąć z niego znacznie bardziej ambitne opcje. Oczywiście najważniejsze pytanie brzmi, czy te emulacje przypominają film? Moim skromnym zdaniem tak, choć nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o działanie analogu. Daj mi znać, czy twoim zdaniem to przypomina analog. Czy może zrobiłem jakieś błędy w trakcie edycji, użyłem złego printu lub innych ustawień, które są rażące i sprawiają, że cały efekt się psuje. Chcę być w tej dziedzinie coraz lepszy, więc chętnie poznam twoją opinię. Zachęcam też, żebyś wypróbował ten plugin na własnym komputerze, zobaczył, jakie efekty można osiągnąć i jaka fajna to jest zabawa. Co jak co, ale nie znam fotografa, który nie lubi przerabiać własnych zdjęć. Najpewniej dlatego, ponieważ możemy wtedy zauważyć, jak na pierwszy rzut oka zwykłe zdjęcie może nabrać magii i wpłynąć na odbiorcę. A to jest piękne w fotografii. Zdaję sobie doskonale sprawę, że żyjemy w czasach, w których duża część materiału, jaką widzimy w internecie, powstaje na telefonach komórkowych. Dlatego dla niektórych może wydawać się istotne, że Dehancer oferuje też aplikacje na telefony i tablety. Kiedy miałem okazję dzisiaj rano pójść pobiegać, specjalnie zrobiłem zdjęcie wschodu, aby móc je teraz przerobić. Warto jest sobie włączyć histogram, aby mieć szybki podgląd tego, jak wyglądają nasze prace na zdjęciu. Te presety są dość intensywne. Chcę coś, co podkreśli barwy wschodzącego słońca. Coś, co na tym zdjęciu będzie mówiło: świat jest piękny, warto jest iść pobiegać. Spośród opcji, jakie są do wyboru, chyba najbardziej podoba mi się to. Możemy jeszcze delikatnie przerobić to zdjęcie, zobaczyć, jakie zmiany możemy wprowadzić. Zwiększyłbym color density, delikatnie zmniejszyłbym saturację. Włączyłbym range limiter. Możemy delikatnie ocieplić highlighty. Mamy już włączone ziarno. Efekt bloom jest wystarczający. Kiedy będziemy już gotowi, możemy włączyć eksport. Po chwili zdjęcie będzie gotowe i będziemy je mogli wstawić na tam Instagrama czy inne social media, jakich akurat używamy. Zobaczmy jeszcze jakieś zdjęcie z Sobieszewa na przykład. Tamtego dnia był niesamowity efekt, ponieważ mgła zdawała się zasłaniać horyzont, przez co było wrażenie, jakby woda i niebo stanowiło jedno. Nie było żadnej linii oddzielającej jedno od drugiego. Chciałem więc znaleźć coś, co obniży kontrast, obniży rezolucję i będzie dodatkowo podkreślało ten miękki efekt rozmycia. Możemy zobaczyć, czy jest tutaj coś jeszcze, co możemy delikatnie udoskonalić. Range limiter jest włączony, zwiększę color density, zmniejszę odrobinę saturację, delikatnie obniżę ekspozycję. Chciałem wzmocnić halację, żeby ten efekt rozmycia był znacznie bardziej intensywny. Nie lubię edytować zdjęć na telefonie, bo nic tutaj nie widzę, więc muszę więc zaufać swoim instynktom i wierzyć, że ten efekt będzie ładny. Oto zdjęcie przed i po z dzisiejszego biegania. Możemy zobaczyć, jak efekt wschodu słońca jest pięknie uwidoczniony. A z kolei to jest zdjęcie przed i po z Sobieszewa, gdzie starałem się podkreślić efekt rozmycia mgły nad horyzontem. Ta aplikacja pozwala nam nie tylko modyfikować zdjęcia, ale też wideo. Przejdźmy do aplikacji, wybieramy wideo, którego chcemy użyć. Wybierzmy jakiś kadr, który posłuży nam jako punkt orientacyjny i możemy teraz przejść do wybierania presetu. Z tego, co się orientuję, wszystkie te nowe iPhony 18 Pro Plus X Max mają 10-bitowy zapis i to jeszcze w logu, więc one posłużą się idealnie do używania tej aplikacji. Dlatego posłużę się czymś bardziej delikatnym niż intensywnym, ponieważ w przypadku bardzo intensywnego przerabiania możemy zauważyć, że obraz może zacząć się trochę rozpadać na kawałki. O, tak jak tutaj widać to na mojej skórze. Ten preset wydaje się być delikatny, moja skóra nie rozpada się na nim na kawałki, więc możemy zobaczyć, co z tego wyciągniemy dalej. I tutaj chciałbym właśnie przestrzec, że nie możemy zwiększać na maksa color density, ponieważ skóra zacznie wyglądać dość dziwnie. W tym nagraniu po prostu brakuje danych, jest to 8 bitów, a nie 10. Gdybym miał 10 bitów, mógłbym tutaj zrobić prawie że wszystko. Zmniejszymy trochę rezolucję filmu, aby obraz był bardziej miękki. Dodajmy jeszcze szum.
Halacji chyba już nie ma co dodawać. Effect Bloom jest ok. Warto zaznaczyć, że ta aplikacja posiada jeszcze FilmBrew i GateWave. Co to mniej więcej oznacza? Dokładnie tak samo jak w przypadku aplikacji na komputer, o której mówiłem wcześniej. W tym wypadku FilmBrew pewne anomalie w przypadku kadru. Na przykład co któraś klatka będzie jaśniejsza, będzie miała inny kolor, będzie zmieniała swój tint. Tego typu anomalie pomogą nam dodatkowo sprzedać efekt emulacji. Będziemy mogli zobaczyć różnicę między GateWave'em ustawionym na maksa, tak żeby zobaczyć działanie tego efektu, a z drugiej strony będziemy mogli zobaczyć efekt gateway'u ustawionego na minimalne ustawienia. Tak jak mówiłem już wiele razy, więcej nie zawsze znaczy lepiej. Jeżeli przesadzimy z efektem, będzie widać, że jest to coś sztucznego. Aplikacja sama w sobie moim zdaniem jest bardzo dobra. Mając do dyspozycji nagranie, które ma 10 bitów, możemy osiągnąć znacznie więcej. Ilość pięknych presetów, dokładne możliwości edycji i jeszcze dodatkowe opcje w przypadku edycji wideo, takie jak GateWave i FilmBrew, pomogą nam dodatkowo sprzedać efekt nagrywania na filmie. Brakuje mi tylko funkcji ustawienia presetu poszczególnych opcji, jak film grain na np. 8 lub 35 mm, tak jak ma to miejsce w aplikacji na komputer. Inną rzeczą, jaką trzeba mieć na uwadze, to w ilu bitach nasz telefon nagrywa film. W przypadku 8-bitowego zapisu musimy uważać, aby nie przesadzić z efektami, ponieważ wtedy nasz obraz może zacząć się rozpadać. Dlatego, jeżeli nasz telefon ma trochę mniej zaawansowane funkcje nagrywania, nie powinniśmy tak mocno ingerować w edycję. Zmienić kilka parametrów i mieć z tego fan. Podsumowując, wtyczka Dehancer to ciekawe rozwiązanie w czasach, kiedy ludzie zachwycają się tym, jaki numerek umieścić przed K danej kamery. 8K, 16K i tak dalej. Osobiście mi się ona podoba i na pewno będę jej używać. Zachęcam do jej przetestowania, bo to nic nie kosztuje. A jeśli ten program okaże się spełniać Twoje potrzeby i zdecydujesz się na zakup, to będę bardzo wdzięczny, jeśli skorzystasz z mojego kodu rabatowego na 10%. Jest to najlepsza opcja na wsparcie tego kanału, ponieważ pozwoli mi tworzyć więcej ciekawych materiałów. Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące tej wtyczki, to śmiało zadaj je w sekcji komentarzy, a postaram się pomóc. A jeśli uznałeś, że ta wtyczka nie jest dla Ciebie, to mam nadzieję, że wniosłeś z tego filmu chociaż to, że warto jest czytać książki i wychodzić na zewnątrz. Do zobaczenia.